To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj wraz ze Stasiem chcemy polecić książkę bardzo nietypową. Tak, a mianowicie Wnętrze zwierząt, sprawdź co kryje się w ich ciałach od wydawnictwa Kropka. No dokładnie, mówiliśmy już co kryje się we wnętrzach maszyn, zabawek, różnych przedmiotów, ale takiej książki jeszcze chyba nie prezentowaliśmy. Co kryje się we wnętrzu krowy na przykład? No, krowa ma na przykład cztery żołądki. A po co jej cztery żołądki? Nie wystarczyłby jeden? No nie wiem, no tak sobie natura wymyśliła. Okej. Okay. Dla wszystkich dzieciaków, które są ciekawe, idąc na przykład do zoo i patrząc na strusia, co można się o nim dowiedzieć? No to dużo, na przykład, że ma największe jajo ze wszystkich ptaków i że ponieważ nie ma zębów, to zjada też kamyki, żeby ten pokarm rozdrabnić, a potem te kamyki połyka z tym pokarmem i to tam jakoś się bierze udział w tym rozdrobnieniu pokarmu. W tym procesie całym trawienia. Okej. Okay. No, bardzo ciekawa jest ta książka. A propos jeszcze tego, co mówisz, jaja strusia. Ja nie wiedziałem, że na przykład skorupa jest tak mocna, tego jaja, że dorosły człowiek może na niej stanąć, a wytrzyma to jajo. No tak, to jest bardzo, bardzo dużo ciekawostek o różnych zwierzętach, których większość nie wiedziała, o których większość ludzi nie wiedziała. Tak, dokładnie. No, nie zastanawiałem się nigdy, patrząc na zwierzęta, co kryje się w ich środku, za przeproszeniem, ale są to, tak jak mówisz, ciekawe rzeczy. Zainteresował cię, widziałem, wieloryb. Tak, wieloryb bardziej tutaj płetwal błękitny jest opisany, czyli największe zwierzę na świecie. Nie tylko ssak, ale w ogóle największe na świecie. No i jego serce jest tak duże, że jest wielkości motocykla, a bicie tego serca słychać z odległości 3 kilometrów. O mamo, to jest normalnie olbrzym chyba, co? No tak, to bardzo gigantyczne zwierzę. Ma też dziwny sposób jedzenia, bo ma zamiast zębów ma fierzbiny, czyli takie miotełki, no ja nie wiem jak to nazwać. I tam się wplątuje plankton, wpływa do tych fierzbin, a potem językiem zlizuje z tych fierzbin ten plankton. Wyobraziłem sobie to, jak to może wyglądać na przykładzie człowieka. Okej, wyobraźnia działa dzisiaj, okej. No dobra, czyli co, dużo takich ciekawostek, dużo fajnych rzeczy. Naczynia krwionośne na przykład u takiego płetwala są tak potężne, że może się tam przeczołgać dziecko na przykład, nie? Tak, więc to jest naprawdę, naprawdę gigantyczne zwierzę. No i tak jak już mówiłem, bardzo, bardzo dużo ciekawostek, których można było, których niektórzy mogli nie znać. Tak, są tutaj bardzo ładne ilustracje, przekrojowe, kolorowe. Tak, kolorowe, ładnie wykonane. Mi się książka bardzo podoba z perspektywy graficznej, jak i tej informacyjnej, tak ze strony czytelnika. No a jakie jeszcze tam ciekawostki mi powiesz w tych zwierzakach, co? No na przykład, że wąż czy żaba mają takie dziurki zamiast uszu i mnie po prostu słyszą. I też mam taką jedną ciekawostkę od siebie, że papuga kiedyś rozwiązała sprawę kryminalną. No, to powiedz, bo ja sam jestem ciekaw, nie słyszałem tego jeszcze. No bo było, że tam był dom, w którym żyła sobie kobieta z mężem i mieli papugę. No i pewnego dnia
było słychać jakieś krzyki i policja przyjechała, się okazało, że męża zastrzelili, a ta żona była już postrzelona. No i przeszukali ten dom, niczego nie znaleźli. Przytali wszystkich dookoła, nic nie znaleźli. Potem wrócili do tego domu i odkryli papugę, która zaczęła mówić jakimiś dialogami i się okazało, że ona tak... że ten ton głosu zmieniała tak, żeby był podobny do tego, kto to mówił i się okazało, że ta żona, żeby upozorować, że to nie ona, to sama siebie postrzeliła, a męża zabiła, no i że papuga właśnie rozwiązała sprawę kryminalną. O kurde, tego się z książki nie dowiecie, to już mówił Staś, ale no, to niesłychana ta historia. Ale o papudze też tu jest, żeby nie było. O papudze też tutaj znajdziemy informacje, na przykład o wnętrzach papugi, o tych zmysłach, o tym, że właśnie potrafią uczyć się słów. Co jest ciekawego w tej książce, oprócz, tak jak mówisz, informacji, ciekawostek, ilustracji, na końcu znajduje się co? Na końcu znajdujemy słowniczek oraz indeks. No i to też ułatwia nam bardzo znajdywanie informacji. Uważam, że to ciekawe rozwiązanie. Tak, ciekawe. Bardzo, bardzo fajna, pouczająca książka. Spojrzenie na zwierzęta od takiej bardzo wewnętrznej strony. Jak w ogóle myślisz teraz, jak pójdziesz do zoo na przykład oglądać żyrafę, no to już chyba nie spojrzysz na nią tylko z perspektywy, wiesz, długiej szyi, nie? No tak, to już zupełnie inaczej się tą książkę jakby, z tą książką się zupełnie inaczej patrzy na zwierzęta i na, no i na inne, na nie wiem, na ryby, na ssaki, płazy i wiele, wiele innych zwierząt. Dokładnie. Świetna książka popularno-naukowa dla wszystkich dzieciaków, takich, które właśnie lubią przyrodę, lubią zwierzęta. Polecamy? Zdecydowanie bardzo polecam wszystkim. No i można się dowiedzieć, co tam w środku skrywają zwierzęta. Co w trawie piszczy, albo bardziej co w ssaku piszczy na przykład. Dobra, dzięki ci wielkie w takim razie i trzymaj się ciepło. Do zobaczenia i udanej podróży do zoo w takim razie z tą książką. Proszę bardzo, pa!